Dzień dobry, Słoneczka z tej strony, ciotka Irsa I Samiec Alfa. Witamy Was na, na naszym, naszym kanale. W piątek. Tak, po bardzo, bardzo długim live streamie. Chyba najdłuższy live stream ever. I żałuję, że nie zrobiłam sobie jednak kawy, bo jestem strasznie nim zmęczona. Tak, ale. Pokazali wiele fantastycznych rzeczy. Bardzo, bardzo dużo fantastycznych rzeczy, i pokazali, co będzie nowego w nowym dodatku, dodatku. licalne lata. Dokładnie. Tak. Który będzie miał premierę no, już niedługo, już za, za dwa chwilę. Dwa tygodnie. Dokładnie. O i powiem Wam, że masa się działa. Jeszcze więcej może się zepsuć. Bo nie oszukujmy się, to podejrzewamy, że jednak nowy dodatek, no to nowe problemy. No, zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie, tak będzie. Tak czy inaczej? Idąc po kolei. To, co nam udało się zauważyć, zobaczyć, zanotować tak na dobrą sprawę. Tak, będziemy to... Wam fragmenty tylko pokazywać w tyle, a tak to będziemy głównie o tym wszystkim opowiadać. Tak, jak ktoś ma wolne dwie godziny, to może sobie zawsze na YouTubie, na jej oficjalnym kanale obejrzeć. Dokładnie. Tak. No dobrze, tak czy inaczej, po pierwsze, w. W pakiecie dochodzą yy, nowości nie tylko w pakiecie, ale też w darmowej aktualizacji gry, i przede wszystkim dochodzi owłosienie ciała, całego ciała oraz dla mężczyzn, właściwie dla samczych simów, oraz dochodzi nowe owłosienie twarzy. I zarówno owłosienie twarzy, jak i owłosienie ciała można A golić, B można zadecydować, czy będzie odrastało, czy nie. I powiem wam, cieszę się, że nie zrobili z tego kitu, tak. bo już się śmiałam wielokrotnie na różnych forach dyskusyjnych i grupach, że nie zdziwię się, jak zrobią z tego kit. Tak. Nie zrobili. Tak. Włoski będą oddzielnie na klatę, na plecy, na ręce i nogi. I część będzie w grze podstawowej, a część wersji, wariantów dojdzie w dodatku. To tak. jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nastolatki, jeżeli nie będą regularnie myć twarzy, będą miały pryszcze. Ha ha. Tak, wszyscy tego chcieliśmy. Tak tak tak, wszyscy chcieliśmy. Ciekawe, czy to będzie też opcja włączona, wyłączona. Nie. Nie, po prostu jeżeli się nie myjesz, masz pryszcza tą mordę. Jak mi wcale nie jest przykro. No cóż. Tak. Poza tym dochodzą cztery nowe aspiracje, które będą dostępne tylko i wyłącznie dla nastolatków. Dla mnie fantastycznie, tak. bo nastolatki, nie oszukujmy się, były takie, takie trochę niedorobione dorosłe. Tak. I z tych czterech aspiracji będzie drama lama, <laughs> czyli taki coś na zasadzie złośliwca. Będzie YOLO, tak na tak. dobrą sprawę. Będzie taki skupiony na celu, czyli po kolei, Rzeczy do wykonania, tak i Cujonon Nerdot, ja i ty. A, no, tak? jasne. I będzie admiracja, czyli yy, bycie popular popularstwem w szkole, czyli nie ja i nie ty. Oj, powiem ci, że nie ja i nie ty. Tak. To na pewno. Tak, co jeszcze będzie? Z takich podstawowych rzeczy będą nowe preferencje. Tak, to ma dość w ogóle w aktualizacji. Tak, mówię z podstawowych rzeczy, tak, czyli będą nowe preferencje Zdzieliśmy i tego... chodzi o modę. Tak. będzie chodzi o modę, czyli te różne kategorie strojów będą teraz z IM lubiły chodzić albo nie, albo nie. nie lubiły. Też poza tym nie oszukujmy się, będą jeszcze inne preferencje. Tak, to ma dość w paczu, czyli ma się pojawić orientacja Sima, zarówno romantyczna, jak i intymna orientacja Sima. I albo możemy zostać przy tym, co już jest, czyli według tego są wszystkie simy w podstawowej wersji gry, czy w ogóle Simy w grze są a romantycznymi biseksualistami, cudownie. Fantastycznie. Tak, natomiast teraz można to sobie pozmieniać, i już zapowiedzieli, że nie będą poprawiać starych Simów z dodatków i z gry podstawowej, bo, bo nie. Ale jak ktoś chce, to może sobie według własnego gustu i uznania to zmienić. Przypominam, że można oczywiście w naszej galerii pobrać się Simy, które samiec namiętnie poprawia. Tak. Więc zapraszam do galerii IRSA80. Zapraszam również, tak, tak. jak Ale fantastycznie, bo w dwójce były orientacje, zrobione tak trochę. Jak no, zrobione, tak, tak, tak zrobione. Tak zrobione, ale wreszcie to wszystko będzie. Tak. Z gameplayowej rzeczy mają się pojawić wants and fears, czyli pragnienia i obawy. I pragnienia będą trzy. To znaczy, dwa będą niezależnie od sytuacji, natomiast jedno z nich będzie sytuacyjne, czyli w zależności od tego, gdzie się z tym znajduje. Czyli jeżeli będzie na siłowni, to będzie miał pragnienie ćwiczenia. Jeżeli będzie w barze, to będzie miał pragnienie jedzenia, picia. nie wiem, co się robi friendly, w barach. Friendly. Tak, friendly. Zamawia się chipsy. Tak, zamawia się chipsy i damy Tak. No to właśnie to, co się robi zwykle w barach, jak się jest gdzieś na imprezie, to się robi różne imprezowe rzeczy. Dokładnie. Natomiast. Obawa jest jedna i obawa może żyć z simem bardzo, bardzo, bardzo długo. To nie jest chwilowe, tylko to może być na przykład strach przed ogniem, albo Ale... strach przed odrzuceniem, Al... albo. Ale na przykład... Albo strach przed przeszkadzaniem innym. Oj, to ty mi zawsze przerywasz. W każdym razie yy, tak było też i w dwójce, i w trójce. Były i plusowe rzeczy, i minusowe rzeczy, i zajęło im to 8 lat? No, <laughs> lepiej późno niż później. No może lepiej później, później, tak. W tle słyszycie nasze koty, bo jest godzina bardzo późna. Karmienia. Tak, a my siedzimy i Nie. nagrywamy. Tak. W każdym razie teraz możecie zobaczyć sobie na y, ekranie, między innymi właśnie ta synka ma obawę i ma niespełnionych karmienia. aspiracji, tak. tak. I ma obawę niespełnionych aspiracji, którą może pokonać. I mam nadzieję, że ją nakarmią, tak w ogóle. Tak. Tu można powiedzieć o ubraniach, że przede wszystkim cały ten dodatek jest nastawiony na nastolatki. Tak, właściwie mają być ciuchy tylko i wyłącznie dla nastolatków. Nie dla to, dla nie dla staruszków, nie dla dorosłych Simów, nie dla starożytnych ruin, tylko dla nastolatków. Co nie zmienia faktu, że, mo że mogli zrobić tak, że nastolatkowie i dorośli. Mam nadzieję, że będą i tu. Tak, i tu. ale sama się zawsze czepiałaś, że od nastolatków o, ta, i młodych o, dorosłych nic nie, nie dzieli, o, nie. więc to są głównie ciuchy dla nastolatków. A to, że będzie można je założyć na babcie staruszkę bądź inną starożytną ruinę. To już inna sprawa. Tak. No. tak. Na Agnes Krampelbottom. Będzie na pewno cudownie wyglądała w tej rokowej kurtce. Albo w tej takiej puchatej, co tak. było pokazane. Futerko, Le futerko tak. dla Agnes. Le, tak. futerko. Le futerko. No dobrze, teraz tak. Chodzenie do szkoły, do liceum, będzie taką samą akcją, jak chodzenie do pracy w dodatku. Witaj z pracy. I w przeciwieństwie do dodatku, witaj w pracy, można do jednej szkoły chodzić wszystkimi swoimi nastoletnimi simami. I simy, z, które są nastolatkami z innych światów, też będą chodziły do tej szkoły, bo to jest jedyna szkoła w całym simowym świecie. Fantastycznie. I tutaj przypominamy piękny żółty autobus, o który się bardzo głośno w sumie społeczeństwo czepiało, i tak pojawił się. Tak, jest żółty autobus. No. Tak. Niefunkcjonalny, ale jest żółty. Ale autobusem. będzie. Tak, debugu. Tak. Eee, I tak, SIMy eee, będą miały większą interaktywność z komórką. Bo telefon po pierwsze będzie miał wszystko podzielone na kafelki aplikacji, tak jak w Androidzie, albo w Jabłku, albo w jakimś innym czymś. U. Cokolwiek jeszcze jest. Tak, cokolwiek jeszcze jest, bo my już jesteśmy stare sim Simy, więc nie wiemy. Dokładnie. My już, my już wyszliśmy z kategorii młody-dorosły. Może ty? Ja już tak. Ja jeszcze nie. W przyszłym roku. Ta cisza była znacząca. Tak. Dobra, kontynuujmy. Kontynuując. Eee... Kontynuując. E... Szkoła ma swoją własną maskotkę. I powiem wam, że mam nadzieję, że to jest taki mały sneakpie, ponieważ yy, ten futrzasty koleś ma skrzydła. Wow. Wróżki. Wow. I była też statuetka głowy konia. I mam nadzieję, że to nie jest nawiązanie do ojca chrzesnego, tylko. Do koni. Tak. Tak. I do jednorożców, i wróżek. I wróżek. Tak. Słuchaj, każda dorosła kostium kobieta... Wróżki był, kostium wróżki był z upiornościami. I... No i Morgan Ember fantastycznie, fantastycznie wygląda. wygląda. Tak, Dobra. dokładnie. Dobra, tak czy inaczej, szkoła jest zrobiona jak praca, czyli są zadania do wykonania. Trzeba chodzić na zajęcia. Są dwa przedmioty każdego dnia do zrobienia, a głównie rozgrywka szkolna polega na łażeniu po korytarzach i interakcjach z innymi młodymi przedstawicielami świata Dokładnie i mam nadzieję, że w tym momencie poprawią też Uniwersytet, bo w tym momencie, sorry, Uniwersytet jest niedorobiony. No. Tak, a ponieważ to są nastolatki, a nastolatki bo dużo bawią się na telefonach i dużo selfikują, to są nowe pozy do selfików. Tak, tak. ja nawet nie sądziłam, że to potrzebuję. Dopiero tak, to jest momencie, jedna z tych rzeczy, tak. których nie wiedziałeś, że potrzebujesz, ale je chcesz, tak. Dokładnie. Ja to chcę, tak. No i całkowita kustomizacja y, y, telefonu. Tak kolorki. No i obudowy, obudowy. obudowa, Bo do, kolorki były, ale obudowy Ale obudowy chyba też było. było. Wiesz co, ja sobie zawsze zmieniałam co pokolenie kolor telefonu, ale to nie było to nie było takie. Mm -hmm. Teraz to o, okroczyło... i tu jest teraz na ekranie jest coś co wszyscy myśleli, bo czytaliśmy czata. Wszyscy myśleli, że się bug zrobił. To, to nie, nie jest bug. bug. To nie jest bug, to jest challenge, który nastolatki mogą się wyzywać. Jest to T-pose Challenge, tam pozycja T i chyba chodzi o to, żeby jak najdłużej wytrzymać w pozycji T. I powiem, że to jest bardzo fajny taki dowcipasek. Tak, lepsze niż Cinnamon Challenge albo Wizir Challenge, albo jakieś inne. Wieloryb. Nie. Friendly. A, friendly. friendly. Nie wieloryb to taki ładny morski ssak. Tak, tak, y dalej. Y y y y. I tak, no jak widzicie, no właśnie o tych y wszystkich pozach do selfików, y to możecie sobie właśnie dwie zobaczyć. W każdym razie będą festiwale. Tak. Będą festiwale, które bardzo pokochaliśmy Z San Muszuno Z Komorebi No i z Wiejskiej Sielanki, bo tam też były Tak, ale tam były bardziej konkursy Natomiast tutaj są w takie szkolne imprezki Typu Dzień Sportu Albo Dzień Szachów, albo Dzień Cierliderki, Albo Dzień Uwielbienia Córki Pani Dyrektor Mniej więcej No i można będzie grać m.in. w futbol tak. To też jest fajne W amerykański, futbol. amerykański. Tak. Są cztery kluby bo można być liderką albo piłkarzem, albo szachistą, albo komputerowcem. Czyli mniej więcej taki plus minus standard. Brakuje... Tak, stanowy standard. brakuje orkiestry. I brakuje kółka teatralnego. No, teatralne kółko to chyba jest w, jak dziecko jest. No ale no to, to mówimy o na nastolatkach, tak? tak? Nie ma takiego Glee Club. No nie ma jeszcze takiego, no powiedzmy, no. balet. No jest może kilka rzeczy. Będzie. No mam nadzieję, może doj dojdzie w dodatkach albo w pakietach mhm. rozgrywki, albo w kitach. No może zobaczymy. Och, w każdym razie. Dobra. W każdym wracając. Razie, wracając. Dojdą nowe animacje do łóżek i podłóg i to nie chodzi o niefriendly animacje, tylko chodzi o friendly animacje, czyli rozmawianie no i zabawa poduszkami. Tak. Jak to głupio nie brzmi. Tak. Z tego co pamiętam, takie zabawa poduszkami to po prostu. Taka friendly, friendly pod zabawa poduszkami. Friendly zabawa poduszkami to było bardzo popularne w dwójce. Tak. Bo skakanie po kanapie tam było. To no tu było akurat nawet... nie ma skakania po kanapie. Jeszcze. Ale są różnorakie animacje siedzenia na łóżku z telefonem, z książką, z innym simem. O, na podłodze proszę. z telefonem, książką, innym simem. No więc. Dla mnie to fantastycznie. Tak, jest cudowne. No i ucieczka przez okno. Tak, ale tutaj jest mały zgrzyt. Dwa małe zgrzyty, bo można uciekać tylko przez konkretne okno, które się nazywa EZ Exit Window. I, I może robić za drzwi. I może robić za drzwi, tak. A żeby zejść z piętra po ucieczce przez okno, trzeba mieć specjalną drabinkę, która wygląda jak drabinka na bluszcz. Tak, i po prostu przykryć je bluszczem. Tak. Ale powiem wam, że to wszystko wygląda zgrabniutko. No i ja wiem, że fajnie by było, jakby animacje były do wszystkich okien, ale chyba zabrakło czasu. No, chyba to by było za dużo, biorąc pod uwagę, ile było dodatków, pakietów i tak dalej, i tak dalej. I teraz do każdego dorabiać funkcjonalność okno. No, niby na tak, niby tak. jeszcze by się zrobił bug, że na przykład mając wampiry, możesz uciekać z domu, nie mając tego pakietu. To by było za. To jest jej. Ja to jest jej. Czy ja wiem? To jest jej. No dobra, to jest jej. No, oni tam muszą każdą kupę w brokacie wycenić. Tak. Tak. Kolejną sprawą, która dojdzie, to jest second hand. Tak na dobrą sprawę. Czyli można w kafejce z Bubble Tea, Boba Tea, mhm. można y kupować ciuchy. No, właśnie, second-handowe, czyli losowo pojawiają się różne koszule, spódnice, spodnie, buty i tak dalej, i można z nich sobie ułożyć outfit, który później można sprzedać. To znaczy, najpierw trzeba go schajpować i być influencerem, a później można go sprzedać za pieniądze. Czyli robimy milion zdjęć, tak. reklamujemy się i właściwie i takie plopsi. Ciuchy, no, plopsi, ale nie robimy nic ręcznie, tylko polujemy na okazję. Tak, jestem ciekawa, czy jeżeli ktoś ma y, zostać gwiazdą ten dodatek, to czy będzie to też wpływało na poziom sławy? To ma wpływać. Ma wpływać. Tak, bo zarówno followersi, których możemy dostać na sieciach społecznościowych, które działają trochę tak krzyżówka Twittera i Facebooka y, i mają współgrać z followersami, z Zostań Gwiazdą. No i dochodzi też również coś w podobie YouTube'a, Twitcha. Tak, jako dodatkowe kanały, które można oglądać na komputerze albo można samemu nagrywać filmiki z rozgrywek. Czyli można być taką ciotką Irse w świecie Simów. Nie polecam. W świecie Simów. Nadal nie polecam. No. Naprawdę jest wiele ciekawszych zajęć. Tak. E, co jeszcze z takich rzeczy, które były ciekawe. No i właśnie tutaj też między innymi te style, gotycki, niegotycki, nanerda no na tak. i tak dalej. No, no one tak, się przydadzą. Tak, no bo to coś lubimy albo nie lubimy. I różne style są różne popu różnie popularne w różnych momentach, więc trzeba uważać ze swoją stylówką, żeby pasowała do bieżących trendów. O matko. Ciężka praca. Ale wreszcie nastolatki mają sens. Tak. Po prostu brakowało no, tego sensu nasto dla nastolatków. No. no i ten golenie, będę to powtarzała już kolejny raz, ale jest golenie. Tak. Kolejną sprawą jest y, Luna Park, który niestety jest y, trzema króliczymi dziurami, półnorami. E, które, czyli Diabelski Młyn, Dom Strachów i Tunel Miłości. Ale fantastycznie, że jest. Są to tak kolejne są. miejsca, gdzie można wziąć Sima i dać mu. I mu mają roz, być, tylko akurat rozryszka. w czasie live'a tego nie było, ale mają być eventowe karty w każdym z tych miejsc, od których będzie zależało, jak e, Sim, z którym spędzamy czas w danym miejscu, będzie na nas patrzył. A i jeszcze, nie oszukujemy się, dochodzą w tym momencie nowe miejsca na, Co na trzy uchu. trzy nowe miejsca na uchu. Ale uwaga, jeżeli zostanie się złapanym w którymś z tych trzech miejsc, to można dostać bana na wejście do Luna Parku. Ups. No, no bo generalnie człowiek się prowadzi nie stosownie do miejsca. I fantastycznie, Bardzo i powinno fantastycznie. tak być też potem w jakiejś aktualizacji. Z krzakami. z krzakami? Dobra, no krzaki mogą niech zostawią w spokoju, ale na przykład w Sanuszu, no. No. Tak, czy, te, czy teleskopy, czy coś tak. w tym stylu, bo można przecież na tych wszystkich Ta, No festiwalach. Może tak. I teraz tak, co jest jeszcze ważne, co mi w sumie się bardzo podoba, yy, przez to, że simy mają orientację, mogą od, odrzucić awanse, tak, propozycje różne od twojego sima i w tym momencie niektóre interakcje, na przykład tunel miłości, są zablokowane, bo przecież powiedział nie. Przekro mi. Nie, to znaczy nie. I tyle. Dokładnie. No, i ostatnią sprawą jest oczywiście bal naturalny, Na który wszyscy czekali. Tak, jest bal maturalny, na którym simy, nastoletnie simy, no tańczą trochę jak pokraki, ale, no nie niech, ten... Razem. Tak, ale niech ten, kto nie tańczył jak pokraka na jakiejkolwiek imprezie szkolnej, niech pierwszy rzuci kamienie. Nie, tylko na weselach i tak dalej. No. Proszę cię. No. I co jeszcze? Tylko, że to było tak trochę mimochodem, bo Singuru, Singuru George stworzył dwie simki, żeby pokazać akcję uchu. Mm -hmm. Akcję uchu, to mm, będą przynajmniej dwie nowe śmierci. Fantastycznie. Będzie śmierć z powodu pranka, bo, bo można kogoś tak sprankować, że się umrze, i jest śmierć z powodu miejskiej legendy. Generalnie, przynajmniej z tego, co było w rozmowie pomiędzy SimGuru, to wynika z tego, że tą miejską legendą jest Krwawa Mary. Albo coś w tym stylu. Krwawa Mary. Powiem wam. Krwawa Mary. Krwawa Mary. Nie pójdę przez ciebie do toalety. Przykro mi. Ojeju. W każdym razie powiem ci, że to ogólnie te creepypasty i tak dalej nadal są popularne. No, no, no to można sobie kierunku. zrobić creepypastową <laughs> śmierć. Dla mnie bardzo spoko. Tak. Naprawdę bardzo spoko. Może teraz troszeczkę o budowaniu. A to twoja działka. No oczywiście. Jeżeli chodzi o budowanie, to powiem wam, że w sumie doszły rzeczy w takich trzech stylach. Styl typowo boho z uzupełnieniami, wykończeniami podobnymi do łapacza snów. Mhm. Styl. Taki gotycki, można powiedzieć, w tym kierunku, bardziej troszeczkę no, wiktoriański. Romantyczny taki. Tak, bardzo. bardzo romantyczny. No i oczywiście nowoczesny prosty. Tak. I industrialny ten z tymi, tymi rur rurkami wszędzie gdzie się tylko. Dokładnie. I to jest fajne, ponieważ, no, proszę Was, budowa no, fantastycznie, doszło masę różnych rzeczy. E, chyba mogę nawet powiedzieć, że to będzie jeden z bardziej rozbudowanych pod tym względem dodatków. Bo i nowe ściany, i nowe podłogi, no i przede wszystkim, co najważniejsze okrągłe ściany. Tak. Okrągłe ściany to w sumie taki mokry sen każdego budowniczego w Simsach, i wreszcie się doczekaliśmy. Nie wszystkie okna będą działać na nich. Są tylko wybrane okna, które Dokładnie. będą działać na nich? Dokładnie, są do tego filtry, tak samo drzwi i to wszystko. W każdym razie no powiem Wam, że troszeczkę się boję ich. Bo nie wiadomo, co one tak naprawdę zepsują i jak to będzie wyglądało w praktyce. W każdym razie wreszcie będzie można zrobić prawdziwą wieżę roszpunki. Ale. Ale? Ale nie dali okrągłe schodów. No, nie można mieć wszystkiego. No wiem, 8 lat czekaliśmy na tele mini teleskop, to możemy poczekać kolejne 8 na okrągłe schody. Masakra. No jest powiedziane, że Simsy 4 będą jeszcze dość długo rozwijane, zanim w ogóle pomyślimy o piątce. Powiem Wam, że. W sumie to nie jest złe. Nie. To nie jest złe, bo to już jest jedna wielka baza. Szkoda, że rozbijają wszystkie i dwójkę, i trójkę na części, na drobnice. No, powiem ci tak, powiem ci tak. Eee, mało kto pamięta, tak na dobrą sprawę, jedną rzecz co do dwójki. Ilość akcesoriów, które kosztowały miliony monet, była olbrzymia. No to w trójce tak było. W trójce był, był sim store który kosztował miliony monet za jedne włosy. Bo tak. były bodajże 5 zeta za jedne włosy. Tak, I jakby było zsumować, tak. Jakby sumować wszystkie rzeczy, które były te akcesori Ikea akcesoria, <noise> IKEA akcesoria i inne tego H&M akcesoria i inne tu wpisz znaną sieciówkę akcesoria, to nadal Czwórka jeszcze aż tak źle nie wygląda. Tak, tylko że wszystkie funkcje związane z graniem, z tymi wszystkimi akcjami, oni to rozbijają na drobne. No. Bo wilkołaki, magowie, yy, wampiry to wszystko miało, i tam wróżki jeszcze były miało jeden pakiet. Kotki, pieski, małe stworzonka, yy, koniki, jednorożce jeden pakiet. Owszem, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, bo wychodzi, że z tego nowego pakietu, bo wychodzi, że będzie jednym z bardziej rozbudowanych, no i mm -hmm. będzie też całkiem spory świat. Znaczy najsmutniejsze jest to, że w tym momencie te najstarsze pakiety typu tutaj w pracy zaczynają wyglądać troszkę żałośnie. No trochę osadza kusz nie. Tak. I mam nadzieję, że zaczną poprawiać, aktualizować, no i po prostu coś z tym robić. Je, róbcie coś z tym. No, zobaczymy, co to będzie. Ale jeszcze widać mamy dwa jeszcze kity? Z... Jeszcze Oo. mamy dwa kity w tym sezonie. Tak. Więc zobaczymy. Jeden budowlany, jeden ubraniowy. No, mam nadzieję, że pociągną trochę po prostu tematykę. No nic. Tak. Zapraszamy Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, które dzieją się na kanale. Dokładnie. I słyszymy się jutro. No, chyba tak. No, i ze mną jutro. Z tobą jutro, ze mną we wtorek. Tak. No. Fantastycznie. No to, to trzymajcie sobie. się. Busiaki. Papa.